Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Hehemot i zapraszam wszystkich na cotygodniowy przegląd serwera Tawerna Waszan. Seria ta będzie polegała na sprawdzaniu przeze mnie, co się dzieje na naszym Discordzie tawernowym oraz będziemy tutaj weryfikowali najlepsze buildy, co się dzieje między graczami, najciekawsze pomysły, jeżeli mówimy o propozycjach balansu, jak i ciekawostki związane z serwerem. Zapraszam do oglądania. Na tawernę zawitał znany wszystkim austriacki akwarelista dnia 17 września 2024 roku. Na ten moment wydaje się niegroźny, lecz nie można być wszystkiego pewnym. W momencie nagrywania ma 1073 punkty, a zagrane dwie gry rankingowe, z czego jedna została wygrana, jedna przegrana. Pozwoliłem sobie sprawdzić, z kim niedoszły malarz miał starcia. Byli to Playgame 19, który poległ, lecz jego honor został wybroniony przez zwierzynkę, niektórym znany też jako Niko. Na szczycie rankingu obecnie przebywa Cyprian z legendarnym wynikiem 3325 punktów. Ma rozegranych on 208 gier, z czego 166 pojedynków zakończył zwycięsko. Daje mu to aż 79,8% win ratio. Jest to naprawdę niebywały wynik i ciężko będzie zbliżyć się do miejsca Cypriana, gdyż konkurencja w tym momencie przedstawia się następująco. Zatroil na pozycji drugiej z wynikiem 2814 punktów rozegrał 103 gry, 84 wygrał i daje mu to 81,6% win ratio. Na trzeciej pozycji znajduje się Maxu B, 2731 punktów, 185 gier rozegranych, 130 wygranych. 70,3% win ratio. Kind of Sust jest czwarty, 2702 punkty, 443 gry rozegrane, niebywały wynik, 282 zwycięstwa, 63,7% win ratio. I pozycja numer 5, czyli Lord Michał, 2666 punktów, 84 gry, 51 winów, 60,7% win ratio. Na załączonym obrazku możecie zobaczyć też resztę aż do 20 miejsca. Link do tabeli zostawiam w opisie. Dostępny jest też oczywiście na tawernie w zakładce Leaderboards. Na Discordzie Areny znajduje się kanał o nazwie Builds. Każdy gracz ma prawo tam udostępnić swój bolid i pochwalić się nim między ludźmi. Zazwyczaj spotyka się to z ciekawym aplauzem ze strony społeczności, mianowicie wymieniamy się spostrzeżeniami oraz jesteśmy w stanie stwierdzić, czy bolid był dobry oraz czy był zły. Niestety w zakamarkach Discorda kryje się aligator bądź krokodyl. Niestety Stevie Irwin to ja nie jestem, więc wam nie powiem. Aczkolwiek atakuje on każdego postującego i dodaje mu tutaj niestety bardzo negatywne komentarze, co teraz zobaczycie. Z pomocą sztucznej inteligencji postaram się odtworzyć całość sytuacji, dzięki czemu będziecie mogli odczuć to na własnej skórze. No jak grasz takie gówno, to co się dziwić? Bez defa, lag, nie wiadomo po to, def lepszy. Chcesz mi powiedzieć, że to dobry build? I można zbić dowodzenie, o dwa, bez werbunku. I dobrać rozbicie światła, z odpornością na ogień. Oczywiście, trzeba też zbić lag. A że napisałem gówno, to żeby podkreślić, że jest słaby. No i też po graczy, który gra już długo arenkę, spodziewałbym się lepszego buildu. Oczywiście potężny cios mocny, no ale ten lag, ten defa, no to jakieś nieporozumienie. Bo ten laczek mu dał tylko, że tier trzeci miał większe szanse na podwójny atak, albo w destro mógł mieć rozbicie. Zamiast tego lag, oczywiście mógł dostać też jakieś ataki z lag, tylko no szanse nie największe. A jak wygrał, to Krasiek też musiał być upośledzony, bo Arty miał dobry podkombat, albo Krak jest aż tak mocny w tej parze. Ze względu na drastyczność poprzedniego materiału udostępniam teraz kilka buildów, które zostały wybrane przeze mnie. Nie podlegały one pod żaden schemat ani klucz odpowiedzi. Są to czysto przypadkowo wybrane buildy. Mam nadzieję, że docenicie moje starania i zobaczycie je moimi oczami. Trochę ponad dwa tygodnie temu Pepson rozpoczął bardzo ciekawą dyskusję na kanale względem balansu o nazwie zbędne RNG. Dla niezaznajomionych RNG oznacza Random Number Generator, czyli tłumacząc na polski 50% szans, że coś wejdzie albo nie wejdzie. Pepson zasugerował.
Na arenie znajduje się kilka bardzo niepotrzebnych elementów RNG, takich jak 95% na fear jednostki tier 6 używając drżyj na levelu 16, 90% na fear jednostki tier 7 używając drżyj na levelu 16. Na 17 poziomie jest 100% na T6, ale nadal 95% na T7. Proponuję podbić szansę fira do 100% od 16 levela wzwyż, żeby nie wygrywać, przegrywać gier przez 5%. Oczyszczenie na ekspercie ma bazową szansę 100%, ale jeśli level 16 bohater chce oczyścić czar rzucony przez bohatera z levelem 17, to jest 97% szans, że się powiedzie. Minus 3% za każdy level różnicy. Dobrze by było podbić szansę oczyszczenia na ekspercie do 112%, że nawet na 16 poziomie versus 20 byłaby pewność, że zadziała. Oraz zabrać dzinowi możliwość rzucenia oczyszczenia. Losowe oczyszczenie na zaawansowanym, w hipnozę albo w nabufowaną jednostkę jest niczym automaty. Ja cię gacie. Nie trzeba było długo czekać, aby community zabrał głos w tej sprawie, jak i sami moderatorzy. RNG jest dobre, bo dzięki temu gry nie są nudne, zawtórował Joseph de la Vega. Pojawiły się też satyryczne komentarze w stylu: Diali zauważył, że Pepson nadawałby się na prezydenta Tavern of Ashan, zaś nasz wspaniały Edgeboy chciałby zebrać Capslowi wszystko poza wrażliwością. Lochi mu na to odpowiedział: spazowanko? A Pepson odpowiedział Edgemu, że nic się nie zmieni, jakoby Jin nie rzucał innych zaklęć. Tam nawet wypowiedział się Świerszczu, nasz usiejący Super Saiyan. Stwierdził, że to są dobre pomysły w jego opinii. Zapisuje do elementów do zrobienia, proste raczej w wykonaniu wszystkie. Pierwsze nie wiem, czy XDB, czy EXE, ale da się to sprawdzić. Za cholerę nie wiem, o co mu chodziło. I wtórując full random Jin rzuca dowolny czar ze wszystkich dostępnych. Myk barierki! Brzmi jak plan. I to prawda. Pojawił się też pomysł na usprawnienie widoku Jina, mianowicie przerobienia jego ręki na dźwignię jednorękiego bandyty. Postaram się tutaj zamieścić ewentualny obraz, jak mógłby on wyglądać po reworku. Na dzisiaj to koniec informacji, które udało mi się dla was zebrać. Po więcej zapraszam was na pewno na Discord Tavern of Ashan, gdzie będziecie mogli zobaczyć to wszystko na żywo. Zaś ja was serdecznie zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Express of Ashan. Życzę wam wszystkim miłego wieczoru i do usłyszenia.